Przepraszam pana. Szukam mojej żony i dziecka, a nie widział ich pan przypadkiem? Policja mnie żonik pytała. Ale niestety ich nie widziałem. To nie kręci się zbyt wiele ludzi. Zapamiętałoby się. No dobrze, dziękuję panu. Zaczekaj. Masz może ochotę na kawę? Czemu nie? Mieszkam tu już wiele lat. Na naszej wyspie nigdy nie dzieje się nic złego. Nie martw się. Tutaj wszyscy jesteśmy widoczni jak na dłoni. Na tej wyspie nie da się zgubić. Wiem, że na tej wyspie nie da się zgubić. Wszyscy mi to powtarzają. Ale oni się zgubili. Cześć, tato, Michał mówi. Słuchaj, zostaniemy jeszcze 2-3 dni. Nie, nic się nie stało, tylko wiesz, świetnie się bawimy i szkoda wyjeżdżać. No dobra. Dobra. Na razie, cześć. No, cześć Marku, Michał mówi. Nie, super, naprawdę polecam. Słuchaj, zepsuło mi się auto i muszę zostać jeszcze 2-3 dni. No tak, a mechanik, który tutaj pracuje, to powiedział, że naprawa potrwa właśnie. Góra 2-3 dni. No, stary, proszę cię. To nie jest moja wina. Dobra. Dobra, na razie, cześć. Chyba chcą z tobą rozmawiać.
Proszę jeść. U tych innych. Nic się nie dzieje. Czekamy na coś? Zapomniałem dokumentów. Nie czekajcie na mnie. Aha. No dobra, no to pa. Mój rowerek. Mój rowerek, już idziemy do rowerka. Lepiej patrz na drogę. Zatrzymaj się. Po co? Po prostu się zatrzymaj. Tak, jadę. Będę za 20 minut.